będziemy sobie teraz skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją. Patrzymy sobie po sterko, czy jest ok. I lecimy. Super. Jest. I wyłączamy nasz kierunkowskaz. Spokojnie sobie jedziemy. Żeby nas to nie zmyliło, nie? Bo to nie chodzi o to, tylko o skrzyżowanie. Tylko na skrzyżowaniu. Super. Na tak jest. Oczywiście. Jak widać, że mamy, jeden pas do skrętu w lewo. Tak jest. I dajemy sobie kierunkowskaz. Dzisiaj sobie tutaj Zosieńka nasza radzi automatem. Tak jest. I czekamy sobie. Stajemy sobie przed czerwonym światełkiem. Tak. I w międzyczasie, jak czekamy sobie tutaj, obserwujemy, czy kogoś mamy puszczać, czy nie puszczać. Tak, no na chwilę obecną nie ma drogi sprzeciwka, więc po prostu będziemy sobie spokojnie jechać, nie ustępując na razie. Tak, i jeżeli będziemy miały tam wolne, to sobie podjeżdżamy. Tak jest. To jeżeli się zmieścimy, oczywiście. Tak, jeżeli nikt nie będzie tam stał, żebyśmy nie taranowali miejsca. Dokładnie tak. Tak jest. O, no i na spokojnie ruszamy. I sobie idziemy. Tutaj ładnie zróbmy tak, żeby jak najbliżej tej lewej strony, żeby go nie wyciągnąć na prawą stronę. O, super. Zakręcamy ładnie teraz na prawy pas ruchu. I czekamy. No i tu jest taka sytuacja, będziemy jechać. Tak, będziemy jechać prosto, ale znowu mamy czerwone światło. I w międzyczasie, jak tutaj już stoimy, to się zastanawiamy, gdzie jadę dalej. Żeby nie stać, nie myśleć o niebieskich migdałach, tak. Tylko nie tracimy czasu na egzaminie. I jak sobie przypatrzymy się tam dobrze, co to jest za znak tam daleko? Tam daleko jest skręt w prawo. Tak, jak widać, właśnie wyjeżdża stamtąd egzamin, więc jest to poniekąd śladami. Dobrze. Tak. Czyli jak nam się zmieni światełko, pojedziemy na wprost. Tak. I skręcimy w prawo. Super, bo tak mówią nam znaki. Żeby, broń Boże, nie wypuścić się prosto. Tak. To byłoby szalenie trudne zmieścić się choćby tam. Znaczy, bo można skręcić później tutaj w tą. Można też, można jechać w lewo z tej stąd, ale czasami egzamin to, że właśnie wykorzystują ten moment, żeby tu skręcić sobie. Żeby zobaczyć, czy czytamy znaki, które poniekąd opowiadają nam to, co jest na drodze. No i fajnie, mamy zielone i ruszamy spokojnie. Tak jest, okej. Okay. Troszeczkę bliżej lewej i powolutku, żeby pani nie ochlapać tutaj. Super. No i pięknie, pokazujemy. 30. I pokazujemy. Super. Tak. I to jest wąska droga, więc musimy być. Tak jest. Bardzo dobrze. I powolutku. Super, dziękuję bardzo.